Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na vlog makijażowy, który jest na moim kanale. Czyli to jest taki, jak ktoś jest nowy, mnie ogląda. Czyli ja siadam, maluję się i do was gadam, opowiadam różne historie, różne sytuacje. Oczywiście wykonuję makijaż i mówię o nowościach. Ostatnio nagrałam haul kosmetyczny właśnie ze sklepu Natasha Cosmetics. Natasha Cosmetics UK, tak. Także będę chyba jeszcze robić jedno zamówienie, tylko że będę zamawiać bardziej coś do twarzy. Jakieś maseczki, tutaj mam właśnie ten balsam z ostatniego haulu. Jest naprawdę fajny, nawilżenie i ujędrnienie, tylko że faktycznie trochę się klei. Także no ten tutaj, co mam właśnie, mam od polecenia od mojej koleżanki Niwa. Ma 400 ml, on jest super, bardzo ładnie pachnie i po prostu się nie klei. I co? Pokazywałam w tym holu i jestem tego ciekawa, chciałam to z wami dzisiaj wykonać makijaż taki, wiecie. Ja mam wolny cały tydzień, no już nie jest taki tydzień cały, bo dzisiaj już jest czwartek, ale potrzebowałam takiego, żeby się zresetować, odpocząć i w ogóle. Ale były święta, bo to w piątek już był bank holiday, 9. Nie, 10 bank holiday, 8 mieliśmy lecieć do Polski, także jeszcze bym była w Polsce. Przylecielibyśmy w sobotę, no i w poniedziałek do pracy idę normalnie. Mój mąż ten miał wolny, ale teraz zaczął pracować, tam długo godzinie pracuje, ale trochę pracują. Więc tak, no, mam nadzieję, że to szybko się skończy. Ten głupi koronawirus, tak to bym była w Polsce, taka piękna pogoda była w Polsce. Ojej, a tak to muszę być tutaj, jeszcze takie uwięzione, jeszcze to wszystko zamknięte, nie ma co robić. Także dawno nie miałam takiego, wiecie, urlopu, bo to w sumie tylko 4 dni wziąłam sobie z holidaya, no bo w poniedziałek też był bank holiday. Także 4 dni, to przez te święta nic tak nie nagrywałam, w sumie nagrałam przed świętami food haul i też nagrałam właśnie, co przyszła do mnie ta paczka. Też właśnie nie nagrywałam tak, bo chciałam się sobie odpocząć i też właśnie we wtorek 14 mój mąż miał urodziny, więc też próbowałam ciasto upiec i tak w ogóle. Na święta też coś tam piekłam, takie mnie natchnęło, wiadomo, każdy się uczy, prawda? Pieczenia i w ogóle kiedy bycie mamą, o tak, że dziecko powie, że chce ciasto i mama upiec, czyli na przykład moim takim smakiem dzieciństwa są kokoski. No dużo się nie robi, tylko jest biszko w czekoladzie, no było kakao, mleko i margaryna, to było właśnie takie palma. Jeszcze czytam Kasia, kto, jak w domu ktoś woli, i kokos, otoczony w kokos, to mój smak dzieciństwa. A nie tak, właśnie jak oglądam jedną youtuberkę i mi mówi właśnie, że ale opiekłam na święta, ale nagotowałam i w ogóle. Hello, ten Thermomix nagotował za ciebie, a nie ty, że upiekłaś ile ciasta, ile wszystkiego, ile zup, ile... O mamo, tak? Musiałam sobie okno zamknąć. Więc tak, takie czasy, że teraz za nas wszystko robot robi. Kiedyś był tylko mikser, a jak był mikser, to był wow. Ja pamiętam moją świętej pamięci babcię, z nią gotowałam i zawsze lubiłam gotować. Więc nawet jak ja będę miała kiedyś swój dom, to mam nadzieję, nie mówię nigdy, ale nie chcę Thermomixa, naprawdę. Z ręką na sercu nie chcę żadnego Thermomixa. Nie jest mi to potrzebne, bardziej jakiś może robot do sprzątania, jak już coś. Ale na pewno nie Thermomix. Nie, nie, nie. I to się chwali, ile to ja napiekłam na święta, ile to ja napiekłam ciasta święta babkę, jakiegoś tak serio. To do ciebie wsypać składniki do Thermomixa, to co to jest za sztuka, prawda? Czasami nawet z Thermomixa podobno nie wychodzą rzeczy różne. Także tak, zupy czy coś, bo pochodzi niedobra. Więc przyjdą takie czasy, nie ma prądu, jest tylko gaz, a masz dziecko i nie potrafisz nawet zupy pomidorowej ugotować? Trochę kiepsko. Nie chcę tu hejtować tych osób, które mają Thermomixa, ale mówię o tym, że chwaląc się, ile to ja zrobiłam, jak się namęczyłam, ale tak naprawdę wszystko, co ciebie robi Thermomix, później wkładasz tego na blachę do piekarnika. Serio? Ma oszustwo, tak samo jak ktoś ma współpracę, nie lubię czegoś takiego, że ktoś ma współpracę i kilka filmików jest
innych youtuberkach, na przykład kosmetyk ten, o tutaj ja kupiłam sama, zakupiłam, bla bla bla, coś tam takie kłamstwo, kłamią właśnie żywe oczy do was, widzów. A na przykład u następnej widzki mówi, miałam współpracę z Eveline, dostałam paczkę bla bla bla, i następna mówi, że ma paczkę bla bla, a jedna tylko mówi, że kłamie, że nie dostała, że sama kupiła. No to trochę tak jest, takie ściemnianie i ja nie lubię takich ludzi, tak ściemniają, okłamują i fałszywie, takie dwulicowe, strasznie ludzi nie lubię dwulicowych, dlatego mało ludzi lubię naprawdę. Także tak, koniec zbędnych, głupich wstępów, może wytnę, piję herbatę, pokrzywą, wspominam wam, to mam pokrzywę z mango, bo jest piękna pogoda dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, 16, idę na skakankę, idę sobie poskakać. Trochę się wypocić, o, że tak, ale pójdę w makijażu, bo taki czas właśnie mi niby nic nie robię za bardzo, zupę gotowałam, teraz właśnie mam czas. Włosy wyprostowałam, żeby było chociaż raz ładne do filmiku. O, i tak. Więc tutaj mamy ten Eveline Cosmetics i to jest terapia śluzem ślimaka. Matujący krem BB, 8 w 1, to mam czytam SPF 10, czyli wyrównuje koloryt, długotrwale matuje, działa przeciwtrądzikowo, niweluje niedoskonałości, redukuje widoczność porów, intensywnie regeneruje, silnie wygładza, nawilża i łagodzi. Także 8 w 1, o tak wygląda. Także tak, nie otwieram jeszcze, także otwieram z wami taki open box. Żebym tak, no i tak właśnie chcę zamówić jeszcze kilka rzeczy od tej strony i kończy mi się tonik Pixie. No Beauty Bay nie ma, bardziej wolę Beauty Bay niż Cult Beauty, różnie na to mówią. To zobaczcie, jaka pieczęć. I tylko właśnie na Cult Beauty jest Pixie. Na Cult Beauty nie lubię za bardzo, ale Beauty Bay i chciałabym właśnie zamówić rzeczy właśnie z Beauty Bay, Cult Beauty i jeszcze z tej, od tej dziewczyny, tylko że tam po parę rzeczy właśnie ten tonik Pixie jest duży, właśnie chcę zamówić na Cult Beauty i chcę właśnie zamówić jeszcze, bo zauważyłam, że mają Skin 79 Beauty Bay, ten różowy, dużo nie kosztuje, także tak, dobra i tutaj tak wygląda ta tubka, no, czy tu mamy, jeszcze jest taka pieczęć. Także tak. Sorry, ale muszę. Fajnie, że jest takie zabezpieczenie, ale nie mogę tego otworzyć. Aż tak? Serio? Zjem całą tą folię. Mocno zaklejona, naprawdę, aż taki klej. Okej, ja się boję, bo to jest chyba tylko jeden kolor. Tego i tak wygląda. Słuchajcie, ja mam przygotowane moją podstawkę szklaną na herbatkę. Ja sobie troszkę go wyleję. Tak się prezentuje. Nie jest jakiś taki lejący, też nie jest taki twardy. Nie ciekaw, co z tym kolorem. I co? I mam przygotowany pędzel. Ostatnio mam fazę na pędzel i gąbeczkę właśnie z Essence, taką właśnie fikuśną, więc zobaczymy. I chciałabym nałożyć bazę, bo nie chciałabym, żeby ten podkład, jak będzie faktycznie wchodził w pory, to nie chciałabym, żeby mi tutaj weszło bardziej w te pory, żeby było tak zapchane. Więc znowu okładam bazę, bo tej bazie ufam i ona mi nie zapycha. To jest Golden Rose matująca. Też chcę te rzeczy wykańczać, bo ich dużo mam. O! I mam tylko balsam i przetarłam sobie buzię. Oczywiście umyłam i przetarłam sobie buzię jeszcze Bielenda, tym właśnie płynem micelarnym. On tak pachnie taką sztuczną pomarańczą. Ale fajnie tak oczyszcza. Czy nawilża? No nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj pierwszy raz go użyłam, także tak. Mam kilka niedoskonałości. Zobaczcie, tu mi wyskoczyła jakaś bomba. Chyba muszę już pędzle umyć. I tutaj jeszcze jakieś właśnie na czole mnie wypryszczyło, bo robiłam sobie właśnie ten peeling stopy enzymatyczny, też jest na tej stronie właśnie Natasha Cosmetics, jakby ktoś chciał, więc wam jeszcze raz podlinkuję pod tym filmikiem, bo pod tamtym filmikiem wam podlinkowałam jeden i drugi sklep. Także tak, więc co, jedną stronę nakładam, pędzelek jest H&M, dawno kupiłam, więc nakładam, on jest taki kolor, możecie zobaczyć, ciekawe czy to się dopasuje, żeby nie było takie, wiecie, żółte, bo kiedyś miałam taki BB krem z Maybelline, pamiętam, wiesz, on był strasznie takie żółte, najjaśniejszy kolor, był strasznie taki żółty, a ja kupiłam ostatnio ten, wam wspominałam,
To jest L'Oreal Infallible 24 Fresh Wear i korektor mam do tego. Chciałam też ten korektor dzisiaj użyć. No i co, tak się wpasował fajnie. No i on ma niby... Tutaj mamy, wyrównuje koloryt. Okej. Może coś wyrównuje. Aha, miałam tą stroną gąbeczką, a ja już jadę całym. Bo ostatnio mam pędzlem, jakoś mi tak wygodnie. Tak bardziej estetycznie niż ta gąbeczka, no bo to gąbeczka się kurzy. W sumie pędzel też, ale... Ale... Nie będę nakładać całą szyję. Tutaj sobie tak nożę, żeby zobaczyć, czy on się wtopi. Bo ma wyrównywać koloryt cery. No ten film będzie długo trwał. Ale tak się po prostu nagrywam przy świetle dziennym, żadnej lampy nie mam. Bo jest fajnie słonecznie dzisiaj. Dobra, teraz resztę nałożę gąbeczką. Czy gąbeczką, czy pędzlem będzie lepiej. Tu mam zaczerwienienie. Długotrwale matuje, zobaczymy, czy będzie trzymał mat, bo akurat pójdę sobie po skakance, może troszkę pobiegać. Buty wezmę sobie po prostu zwykłe Adidas New Balance, no bo moje wiecie, że zostały na siłowni. Wiem, że się powtarzam, sorry. Działa przeciwtrądzikowo, no ja mam jakieś pryszcze, niedoskonałości, chociaż jestem po miesiącu, więc nie wiem dlaczego mi to tak powyskakiwało, jakieś dziady. Nie wiem, czy jakaś zmiana pogody, czy co. Tutaj sobie to klepię. Właśnie chciałam sobie zamówić na Beauty Bay jakieś gąbeczki, bo nie mam. Nie wiem, czy but jest otwarty, musiałabym sprawdzić. Przynajmniej tą z Real Techniques, ale tu mam brudną, bo muszę umyć. Straszna jest. Z Real Techniques, bo ja mówię, bo mam ten Beauty Blender, ale naprawdę Beauty Blender to się nie opłaca. 17 funtów czy 16, jeszcze w Polsce 70 zł, jakoś tak. Bo ja kupiłam go specjalnie na ślub, bo on faktycznie fajnie rozkłada podkład. Ale teraz jest taki gąbeczek dużo, że nie wiem, czy mam, nie mam nowy, czy są w szufladzie z Vibo. Muszę sobie sprawdzić. Czy mam tu na pędzlu trochę, bo ten nos trochę mi tu przy... jakoś tak... Nie wiem, tu mi przebija zaczerwienienie, czyli on nie jest jakiś... Działanie przeciwtrądzikowo, niweluje niedoskonałości, redukuje widoczność porów, intensywnie regeneruje, silnie wygładza, nawilża i łagodzi. Zobaczymy, no i mam tu takiego, widzicie, pryszcza. No strasznie jest na policzku, pewnie on mi się wydaje, że od jakiegoś... pędzla, co brązer nakładam, bo w tym miejscu, albo od poduszki, ale w sumie zmieniłam pościel i wyprałam poduszkę, więc nie wiem, no może sobie go jeszcze troszkę. Tu może. I tu. Nie widzę tutaj żadnej różnicy, czy gąbeczką, czy pędzlem. No wiadomo, pędzlem jest troszkę może większy, nabudowanie tego podkładu na twarz. Tak ładnie pachnie, troszkę tak kwiatowo można powiedzieć. Jest taki żółty, jak widzicie. Trochę taki, tam, ja wiem, że Ewelina ma fajne kosmetyki do ciała i w ogóle. Jak widzicie, odcina mi się troszkę, nie za bardzo. Więc nie wiem, jak dla ciemnej skóry, jak to może się akurat, dobra, przyciągnę sobie troszkę. Tego podkładu zostało. Jest większe krycie pędzlem, wiadomo. Ja ten pędzel jest bardzo fajny. Ja tutaj sobie teraz z tej strony, bo chcę to zatuszować. Troszkę, no nie da się tego przykryć za bardzo. No to jest tak właśnie, tutaj mam zaczerwienienie, widzicie to wszystko. Tu mam taką kropkę. Nie jest matując, ciekawe, czy będzie mi wchodził właśnie na zmarszczki mimiczne. To czoło to ja tutaj zawsze mam... Można powiedzieć od dziecka, zawsze marzyłam, bo ja mam takie, wiecie, miny różne robię, śmieszne. No i jak myślicie? Przybliżę trochę. O, czy to widać dobrze? Jest takie zaczerwienione. Tak, widzicie, tu mam takie przebarwienia, takie bardziej naczynka. Mam tego pryszcza dużego. Na brodzie mi też tak za bardzo nic nie przykryło. Możecie zobaczyć na czole takie mniejsze jakieś niedoskonałości. To wszystko jest. Także tak się prezentuje. 8 w jednym. No, byłam bardzo go ciekawa, czy będę go używać, ale
Patrzyłam na wilżo. No jest w sumie na jakieś nawilżenie. SPF 10 to za dużo nie ma, jak na słońce. Także... Tutaj też taki cera jest idealnie wygładzona, długotrwale matowa, widoczność i niedoskonałości i porówn jest zmniejszona. No nie wiem. Czy to baza? Mogą być bez tej bazy, ale wolę mieć bazę, prawda? No i dobra, to tak się prezentuje. Taki naturalny bardzo. Także trzeba mieć cerę. Nie go bardzo ładno, ja mam właśnie jakieś niedoskonałości pryszcze, także mi to powychodzi takie czerwone, więc to widać. Pozwólcie, że sobie zrobię brwi na szybko, nie będę jakieś robić, nie wiadomo jakich, użyję tylko tego z Eveline, również Artist Scenic 3 w 1. Tak na szybko. Dajcie znać w komentarzach, jak wy znosicie tą kwarantannę, bo wiem, że mnie oglądacie w Polsce, dziewczyny, także... tak, niech zostanie. Nie potrzebuję jakichś takich mocnych barwi. Ostatnio to miałam takie mocne, sobie pomalowałam tą farbką z Kobo Aqua Brown, co był z Make Up For Ever. Ale jak wiecie, tutaj mam jeszcze ten cały czas zapuszczam i je by pasowało przyciąć przyciąć nożyczkami mojej brwi. Trzeba wyczesać. Ciemna ta jedna. Co dużo nałożyłam tego produktu, no to na drugiej też muszę nałożyć, bo to nie wyczeszę już tego. O. W miarę równo. Nie miał być film o brwiach, a zawsze tak wychodzi jak na złość. Okej, jakoś jest, więc tak się prezentuje twarz. Teraz czy on się wtopił? No wtopił się, bardzo taki delikatny. Czy będzie trzymał mat? No zobaczymy. Użyję tego korektora, to jest L'Oreal. I to jest More Than Concealer. Infallible. I go troszeczkę, bo on jest naprawdę ma krycie mocne. Fajnie rozświetla. I ten podkład z Eveline, on jest takim tonach żółtych bardziej. Więc nie wiem, jak to będzie dla osób ciemniejszych. Mam ciemniejszą skórę. Widzicie, ten korektor bardzo fajnie rozświetla. Jest naprawdę fajny. Miałam więcej korektorów nie kupować, ale że z L'Oreala. Ostatnio wytraciłam i tego też kończę do pracy, ale teraz nie chodzę. To jest Lumen L'Oreal. Te srebrne, to są rozświetlające. Miałam beige i rose odcień i je wykończyłam. Także postanowiłam sobie z L'Oreala zakupić ten. Dlatego, że była też promocja 2 za 12 w Tesco. Bardzo fajnie pod skórą. Zobaczcie, jakie rozświetlenie. I to jest odcień Vanilla 326. Fajnie wygląda. Zobaczcie. To nie jest ten najjaśniejszy. Ten podkład nie ciemnieje. Bo tutaj jest ta pompka, co sobie dołożyłam i obok. Czyli widzę, że nie ciemnieje. Czyli on ma, nie wiem jak on to jest zrobione, że... Innowacja napisane. Innowacja.
Także tak, nie wiem czy pudrować, bo chciałabym, ale pod oczami sobie przynajmniej przypudruję, żeby mi ten korektor nie weszł, bo jeszcze go nie próbowałam właśnie przypudrować. Jakiś puder potrzebuję, gdzie ja mam te pudry teraz? A wezmę sobie z Naked, tu mam pod ręką, z tej paletki Naked. Ten puder, on jest fajny. I tak delikatnie pod oczy. On ma niby matować ten. Na nosie mi się świeci, chociaż nie mam rozświetlacza, nie wiem dlaczego. I tu o skrzydełkach. No dobra, zobaczymy, czy na policzkach się nie będzie po prostu wyświecał. Także tak, czy ja chcę jakieś cienie sobie nałożyć? Skakankę? Skakankę cienie. Użyję tej Too Faced. Wiecie co, na chodzi mi, jest ta nowa Too Faced wypuszczona. Tam same takie brązy są. A ja się dobrze czuję w brązach. Ostatni makijaż właśnie w filmiku, co miałam makijaż z tymi ustami, to miałam też tą paletkę. Posięgnęłam tylko po ten, bo miałam na wierzchu ten bazowy. I stwierdziłam, że nałożę sobie ten brąz. Tutaj co mam, taki delikatny. I na mnie się spodobał ten makijaż i nałożyłam sobie z paletki na całą powiekę Desert Dusk taki holo. Coś słońce zachodzi. Mam nadzieję, że szybko nie zajdzie. Nie wychodzę poza granicę oka, tylko tutaj sobie wyblenduję Tak słońce zajdzie, będzie zimno. Mamy już kwiecień po świętach i bardzo dobrze, że po świętach. Święta miałam spędzić w Polsce. To jest święto jak święto. Fajnie się miałem, czy ma tą paletkę taka mała. No i właśnie zastanawiam się, czy jej nie kupić. Miałem nie kupować, tylko tą paletkę z Huda, tą taką Nude Nude. Właśnie miałam być w Polsce, w Sephorze. Ale nie wiem, no kusimy, żeby sobie zamówić tą z Too Faced. Teraz tak oczu nie maluję, a chcę zamawiać, no nie wiem. Nie wiem sama. Trochę sobie rozgląduję. Nie mam żadnego takiego błyszczącego, ale sobie wiecie co nałożę z tej beki. To jest jaśniejsze, a potrzebuję tej ciemniejszej. Mam taki ciemniejszy rozświetlacz, więc sobie nałożę na całą tutaj powiekę. Jest taki ciepły, możecie zauważyć. Rozświetlacz palcem. O tak. Tu sobie jeszcze rozgląduję wszystko ładnie. To mi się dostało. A tutaj bym chciała takim precyzyjnym pędzelkiem, takim kuleczkowym. To jest Ibra z tej drugiej paletki, jaśniejszy beka. Ten jaśniejszy rozświetlacz. Bardzo lubię te paletki z beka, naprawdę, ale tą to już w ogóle tą jaśniejszą. Chloe Malika. Super są. Ja je kupiłam w TK Maxie. I wiem, że je normalnie chyba 42 funty kosztuje, a w TK Maxie one były. Jedna była droższa, druga była tańsza. Nie wiem czym to, że inny TK Max, czy jak. Jedną kupiłam w jednym miasteczku, jedną kupiłam u siebie. Także no, TK Max zamknięte, były takie fajne perełki. Tak się prezentuje. Fajny jest ten korektor, fajnie wygląda pod oczami. Ponieważ ten drugi mój ulubieńcy będzie jak Art Deco. A ten jest chyba tańszy, czy coś takiego jak Art Deco w sumie.
Dobrze, i bronzing nakładam jeszcze tego z Physician Formula Butter Bronzer. I użyję tego pędzelka z W7. Coś mi przyszło. Rodzinka. O. I nałożę tego bronzera. On tak fajnie, taka mgiełka. No jak masełko. Ja mam odcień bronzer. Bo jest chyba jeszcze ciemniejszy. Przepięknie pachnie kokosem. Takim akacjami. Na skakankę, prawda? Make-up. Może sobie zrobię jakąś focię na Insta. Polewałam się tylko dlatego, żeby zrobić sobie zdjęcia na Instagram. Taki mem. Też czasami, jak możecie zauważyć, gdzie mam Instagrama, to nagrywam TikToka. Już dawno miałam tego TikToka, tylko mi się tablet zepsuł i nie chciałam po prostu zaśmiecać telefonu tą apką. Że tableta miałam właśnie rozbitego, rozbił mi się ekran i nic nie było widać. Chociaż on działał, ale nie było widać, był taki pajączek. Nie miałam tą apkę. Ja sobie czasami, jak chodziły wcześniej, to ja sobie tylko patrzyłam na nią i nie wiedziałam, czy to jest dla mnie, czy to jest tylko dla młodych. A tam TikTok jest dla starszych, dla młodych, starszych nawet kobiet, co mają, nie wiem, koło 60-tki, nagrywają, bo z tego co widzę, jest dla wszystkich taki, on ma być bardziej taki TikTok, jest zupełnie jak Instagram, że jest taki modowo, urodowy, takie foty, wszystko takie piękne, tylko jest taki, można powiedzieć, śmieszny, że można śmieszne filmiki nagrywać. No i też jak ktoś woli modowe, jakieś takie przeróbki, też to fajnie wygląda. Nałożę rozświetlacz, a na rozświetlacz może... nie. Rozświetlacz nałożę z Naked. Mój ślubniak. Użyję pędzelka z Morphe M501. On jest piękny, naprawdę, bardzo go lubię, ten rozświetlacz. Jest nawet takie wgłębienie trochę, nawet nie zauważycie, ale jest. W tych wszystkich produktach nie ma, a tu jest taka dziurka wyrobiona, bo bardzo lubię ten rozświetlacz. Było widać nas aż z kosmosu. Co mi to nie przeszkadza? O, tak. I jeszcze tutaj sobie niektórzy konturują. Konturują. Powiększenie usta. Ten dołeczek tu. Tylko trzeba rozblendować, żeby to nie wyglądała jak taka jedna wielka plama. Troszkę nos. Ten, żeby tak się ten nie odcinał. I chyba różu też nie nakładałam na wizji, bo to były moje nowości, ale nie nagrywałam. Ten tutaj, a mogą ten nałożyć? Rozświetlacz z Make-up Revolution przypomina trochę, nie jak tak samo, ale trochę taką inspirację z Fenty. Takie inne opakowanie, ale to może przy następnym razem mam ten drops rozświetlający, to może przy następnej okazji jakiś inny. Tutaj mam ten róż, to jest taki róż, rose pink. Miałam w sumie takiego różowego. On też jest takie jak masełko. I nałożę pędzelek, to jest jakiś AliExpress, czy coś z tym stylu. Podróbka Real Techniques. I nałożę ten rozświetlacz. I nałożymy właśnie tak. Taki róż. Wkurzają mnie te baby hairy, bo z jednej strony mam więcej tych włosów, z drugiej strony mam mniej. Chyba muszę zrobić sobie przydziałek na środek. Ja nie lubię przydziałku na środek, to się odcina od linii włosów. O, i takie widzicie mi pochodziło. Tutaj mam zrobiony oddziałek, wszystko pięknie, ładnie, sobie grzebieniem zrobiłam, ale no niestety wyszło jak wyszło. Oj, tak. Także to mamy. Zrobione. Czy ja chcę kreskę, coś takiego? Nie chcę. Popsikam sobie też, to moja nowość, bo się wszystkie migiełki pokończyły. Zostałem tylko z Inglota, tam w sumie na dnie. Ale kupiłam NYX, ona druga nie była. Chyba
7 funtów czy 8, jeszcze kupiłam ją w Super Drag. Super Drag chyba jest otwarty, ale nie wiem, na 100% u mnie. Także wytuszuję sobie rzęsy i zaraz do was wracam. Jestem z powrotem, gdzie to Baby Hair, tu mam takiego kucyka zrobionego, bo mi wkurzają te włosy, mam taką grzywkę długą i nie wiem, bo mogę sobie ją sama podciąć, bo to nie raz obcinam sobie grzywkę taką, kiedyś by takie modne, takie trochę bardziej tak schodziła bardziej po skosie, albo tak by półokrągła i trochę po skosie. Tak sobie obcinam takie grzywki, a kiedyś byłam krótsza na twarzy, do tego lepiej wyglądało. Ale później mi tak fajnie odrosła, fajnie na boku leżała, taka była wycinierowana. A tak to już czekałam, że mi ta grzywka odrosła, bo miałam na prosto. A jest mi dotąd, prawie do ramion i tak się beznadziejnie układa. Więc tylko sobie zrobiłam takie kucyka. Dobra, mam konturówkę z Essence, to jest 12, bo mam ochotę na takie usta, bardzo żarowiaste. Oczywiście sobie zmyję tylko do filmiku, taki pomarańcz. Nie wiem, czy będzie mi pasowało, ale to taki pomarańcz i obrysuję sobie tylko, żeby oznaczyć ten kontur moich ust. Taki lekko różowy. O. I to jest pomadka San Juan. To jest San Juan. 28, jak coś numerek. I to jest NYX Soft Matte Lip Cream. Okej, mamy to. Tak się prezentuje. Ona jest bardziej taka pomarańczowa, nie wiem czemu kamera tak oddaje. Bardziej taki pomidor, on taki bardziej w pomarańcz. Także tak, kochani, tak się prezentuje makijaż. No, bardzo ładny wyszedł, muszę przyznać. Także tak się prezentuje. I dam wam znać, nie wiem czy nagrać dokrywki. Jak później zapomnę i nie nagram i zmienię makijaż. Bardzo ładnie wygląda twarz, bardzo ładnie wygląda ten podkład na twarzy. Wiadomo, że tutaj nie przykrył, ale taki dzienny. Czy on się nie będzie wyświecał? No nie wiem, tutaj trochę mi się czoło świeci, a tutaj przecież nic nie zakładałam, widzicie to? Nie ma pudru ani nic i widzicie, gdzie strefa te prześwieca właśnie czoło i tutaj koło nosa. Tutaj nadałam trochę pudru właśnie ten z Naked. Więc okej, okay, ale widzicie, to czoło się mi świeci. Ja nie mam żadnej lampy, tylko świetle dziennym, więc takie trochę odblask. Mam nadzieję, że to zauważycie. Wiadomo, tu mam na nosie rozświetlacz, czyli tu mam rozświetlacz na kościach, wiadomo, na czole, tutaj tak skroniach dałam, ale nie tutaj, więc tutaj się już zaczyna przeświecać. Pewnie tutaj, żeby się też świeciło, ale nałożyłam trochę tego pudru. Ładnie, taki makijaż bardzo taki fotogeniczny. Oczywiście brąz i te wszystkie produkty, które użyłam, to fajnie to wygląda, bardzo ładnie. A jeszcze tego też nie pokazywałam wam, zrobiłam to zamówienie na Boots Clinique Stay Matte Oil Free Makeup. Też tylko, że on taki też żółtawy jest, a to był 28, ten akurat N 28 Ivory był na promocji. I te kremy tutaj wszystkie, które mam, to wam chyba nie pokazywałam, to może wam pokażę. Były dwa takie zestawy właśnie Klinika i one były przecenione, i ja je sobie zakupiłam, tylko które było które. Tutaj był właśnie, to jest taki Moisturizing 27 nawilżenia, jest bardziej do skóry suchej, ale dlaczego nie, ja też sobie wzięłam. Taki krem, bardzo duży w sumie i to dużo naprawdę nie kosztowało. Mgiełka po 13, czy jakoś 14, no 14, 13, więc miałam chyba za 20 coś, 5, 2 takie zestawy, bo to było jakieś świąteczne.
I tutaj też z Clinic mgiełka. Może być przed makijażem, po makijażu, taka nawilżająca, ale to jest fajne. To jest taka maska, Moisturizing Sugar Over Mask. Overnight Mask, czyli jej nie ściągamy, nie zmywamy, tylko nakładamy na nos, na przykład ja nakładam na nos, fajnie nawilża, bardzo fajnie, to były te trzy produkty i jeszcze chyba taka próbeczka, czy jedną miałam dorzuconą próbkę, bo mam dwie takie rzeczy, w sumie takie same wielkości, w jednym było na pewno w zestawie, chyba właśnie tym, co wam pokazałam różowym, było jeszcze to, to jest takie pod oczy, to jest Moisturizing Sugar Eyes 96 godzin, wow. Nie wiem, czy to coś daje tak naprawdę. I tutaj miałam chyba jeszcze próbkę wrzucą, to jest chyba troszkę mniejsze od tego. Nie, no bo takie same. Ok, to wracam do próbek na wyjazd. I kolejny zestaw, który sobie kupiłam, to jest właśnie ten zielony. Super Defense SPF 20. A ten ma ile? 72 godziny. A ten ma SPF 20, super krem na dzień. Tutaj jest krem taki mniejszy już na noc. Też z tej samej zielonej serii, Super Defense Night i tutaj jest jeszcze All About Eyes, taki malutki kremik na, pod oczy, także to było to razem i to było to, na pewno to tak było, to jeszcze czwarte, jakoś tak, już widzicie, nie pamiętam tych zestawów, ale coś w tym stylu, także próbuję sobie, testuję te kremy naprzemiennie. Do tego kremu musi być bardzo, ale to bardzo dobrze oczyszczona twarz, musi być aż taka śliska, żeby nałożyć ten krem, bo się robią takie grudki po makierze, czy on nie, czy na noc bardziej, także tak. Takie moje nowości, tu wam z L'Oreala pokazywałam, to z Makeup Revolution, no i to zamówienie, to wiecie, tak to więcej nic takiego nie kupowałam, żadnych takich makijażowych, ale mam właśnie zamiar zakupić sobie ten tonik Pixie, no bo nie mam tu, mam resztkę. Bardzo, mam jeszcze ten Travel, ale nie wiem, czy chcę go zużyć, czy nie, bo może mi się przyda, tam jest 100 ml. A i tak muszę zamówić i tak, bo uwielbiam. Bez niego właśnie moja cera wygląda jak kupa, więc ten tonik jest super. No, także chyba z Beauty Bay coś też zamówię i jeszcze właśnie z Natasha Cosmetics UK. Także tak, to chyba będą moje takie zamówienia już kosmetyczne. Chyba nie będę potrzebować niczego więcej. Może jakieś sukienki, no chodzi nie na sukienki, pewnie ta kwarantana to tylko online. Ale jak będzie faktycznie wszystko otworzą i w ogóle być taki boom, no to już sklep będzie bardziej jesienny niż letnie. A przeważnie te sukienki są taką dobrą taką wiosną, a latem to już naprawdę nie ma co w sklepach, prawda? Chociaż może teraz jak nie były sklepy zamknięte, no nie wiem, czy zamawiać, czy nie. Zobaczymy. Anna chodzi mi, żeby kupić sobie jakieś sukienki, przynajmniej ze 3-4 i może zrobić takie właśnie, że mam jedną sukienkę, co jeszcze kupiłam, wam nie pokazywałam, z Peacocka. Tu wam nie pokazywałam, to było już przy tą kwarantanną, już chodziłam na siłownię. I tak wtedy po siłowni sobie zaszła, mi się spodobała taka biało-czarna. Ale nie chcę wam je pokazywać, dlatego że może jeszcze jakiś haul ubraniowy, właśnie coś typu, bo mierzymy sukienki, może akurat. Także tak, tyle gadania na dzisiaj. Ja piję dalej tą herbatę, trochę wypiłam, bo to jest, wiecie, bez cukru, wiadomo. Ale ta mango jest nawet spoko, smaczna. Także buźka i do następnych.